Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam was w 10 odcinku z SF-a 2014. Dziesiątym i ostatnim odcinku z SF-a 2014. Co obiecywałem, tak też robię, kończę serię i chciałem właśnie się dobrze pod to przygotować, dlaczego długo odcinka nie było. Był live, zapowiadany zresztą na kanale, ogarnęliśmy pola, poraliśmy, posialiśmy i tak dalej, i tak dalej. I generalnie ogarnięte były chyba 4 pola w sumie, jedno takie gotowe pole i jedno było, i 3 były złąki przerabiane. Z tego co widzę, niestety to nie wypaliło, bo trawa odrosła, a tam jak widzicie tam w oddali, trawa odrosła, a zboże nie bardzo chciało tam urosnąć. Jakaś blokada się zrobiła, nie wiem, może to dlatego, że nie popryskałem dodatkowo i ta trawa coś tam ten teges. No ale trudno, mamy jedno pole chociaż. W ogóle zapomniałem stopera włączyć. Mamy jedno pole chociaż i je skosimy, więc do roboty. Rzepak, tak? Rzepaka? Rzepaku tu jeszcze jakby nie młociłem, więc to jest coś nowego troszkę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda i ta kamera się piernicząca. Nie, to jest... Kamera to jest akurat porażka. Tak jak mówiłem, jest to ten ostatni odcinek. Idzie coś nowego. Mój projekt, tajny projekt, powoli zbliża się ku końcowi. Ci, co byli na live'ie, wiedzą, o co chodzi. Widzieli już wstępny wygląd, tak? Dlatego zachęcam was na wbijanie na te live'y, bo dzieje się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Ci, co byli na live'ach, mają pewnego rodzaju korzyści z tego. Jakie to korzyści? Niekiedy jakiś odcinek zarzucę wcześniej, albo tam właśnie pokażę coś, tak jak mieli okazję teraz zobaczyć, jak wygląda mój niesamowity, tajny projekt. I właśnie na rzecz tajnego projektu kończę z FA 2014. Odcinek tego czegoś powinien się pojawić w okolicach końca listopada, może w okolicach listopada, podejrzewam. Nie wiem, czy końca, czy początku, zależy jak tam sprawy się będą miały. W każdym razie na razie to będzie przerwa tam trochę z tą farmerką jakby na moim kanale. Chociaż nie do końca, no bo będzie jeszcze Farming 2013. Na multi nowy sezon na typowo polskich maszynach, więc myślę, że wam się spodoba. Na pewno będzie też Farming 15, którego zamierzam kupić i też nagrać. Plus dojdzie mój tajny projekt, także nie będzie nudno na kanale. Tutaj mam też do was prośbę. Proszę, zagłosujcie w ankiecie, którą umieszczam w opisie filmu. Co zrobić z seriami fabularnymi na moim kanale? Nie cieszą się zbyt dużą oglądalnością. I chciałbym po prostu, żebyście zagłosowali, czy mam je kontynuować, olać, czy jak. Jeśli miałbym je przerwać, to wtedy skupiłbym się już całkowicie na farmie. Wynalazłbym jeszcze jakieś inne ciekawe tytuły farmerskie. I tej farmy byłoby więcej w takim razie na moim kanale. Skoro tego byście chcieli, ja cały czas mówię, nie nagrywam dla siebie, tylko nagrywam dla was, dla moich widzów i to się jakby liczy, prawda? W związku z tym proszę zagłosujcie, pokażcie co chcecie na moim kanale i ja pod to będę jakby się dostosowywał, na tym mi po prostu zależy. I czyżby to był już ostatni przejazd? Czy nie będzie to ostatni przejazd?
Liczyłem, szczerze mówiąc, że tamte że nie myślałem nawet, że z tamtymi polami może być coś nie tak. Liczyłem, że będzie więcej do koszenia. Troszkę dłuższy odcinek nawet by mógł być taki pożegnalny. Ale cóż, jeśli z tamtymi polami nie da się nic zagarnąć, no to będzie to chyba ostatni odcinek. Kombajn jest prawie pełen. Cóż. Tutaj kończymy. Zobaczymy jeszcze następna runda. Nic to nie dało, trudno. W związku z tym odcinek bardzo krótki, ale myślę, że stosunkowo treściwy. Liczę, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że kończę z SF-em. Idzie nowe po prostu i muszę się pod to przygotować. Także ostatnie wysypywanie z rury. Niech się ziarno wysypie. Szybko. Rzepak. Wysypuj się. I proszę o to zagłosowanie w ankiecie. To ważne. Więc to by było na tyle. Czas rozstać się raz na zawsze ze SF-em 2014. Wielkie dzięki za oglądanie. Dziękuję też za ogromną liczbę wyświetleń na pierwszym odcinku. To był mój początek na YouTube. Totalny początek, nieprzygotowanie, brak jakiegokolwiek obycia z nagrywaniem, brak sensownego mikrofonu, a wy właśnie za to mnie pokochaliście. Właśnie za to, dzięki tej grze, temu odcinkowi, rozwinął się mój kanał. W związku z tym ciężko mi, naprawdę ciężko z tym kończyć, ale jeśli nie ma innego wyjścia, jeśli nie ma nic już ciekawego, nie ma zabawy z nagrywania, no to najwyższy czas już to skończyć. Dziękuję wam też za prawie 1 000 000 wyświetleń na moim kanale, który też praktycznie osiągnął się dzięki tej grze. Dziękuję za prawie 2000 subskrypcji na moim kanale. I 1 000 000 i 2000 wybiją najprawdopodobniej jeszcze przed rokiem mojej pracy na YouTube, czyli przed 28 listopada. Ogromnie się z tego cieszę i mam nadzieję, że będziecie wspierać mnie dalej w nowych projektach, które nadchodzą. I to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się, cześć!